jakzagrać.pl. Tu znajdziesz sprawdzone gitary najwyższej jakości i nauczysz się grać na gitarze. Zapraszam. Cześć, z tej strony Grzegorz Myszor i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci utwór Kto zaufał Ci zespołu TGD i będzie to taka wersja trochę okrojona. Wersja taka pod pielgrzymkę, pod śpiewanie czy to w kościele, czy we wspólnocie, ponieważ sam znam tę piosenkę od lat i nigdy nie słyszałem, żeby gdziekolwiek ktoś ją śpiewał z bridge'em, także będzie tylko zwrotka i będzie refren, to Ci pokażę, to też zaraz zagram, no a tego bridge'a nie będzie. Jeżeli chcesz, to jest wyzwanie dla Ciebie, żebyś samemu to opanować. No, ja pokażę Ci dwie części, także zagram, zaśpiewam, posłuchaj, no i zaraz Cię tego nauczę. Kto zaufał Ci, ten uwierzył, że nie zawstydzi go nic, moc Twego ramienia jest skałą schronienia. Kiedy skrada się wróg, szczęśliwy ten, kto uwierzył, że nie zawstydzi go nic, moc Twego ramienia jest skałą schronienia. Kiedy skrada się wróg, zawsze będę ufać, pomnażać wszelką Twą chwałę i głosić Twą sprawiedliwość, gdy sięga ona aż do nieba. Ubierasz mą duszę w dostojność, to co umarłe ożywiasz, raduje się moje serce. Wierność wszechmocnego nieustannie opowiadać chcę. Kto zaufał Ci, ten uwierzył, że nie zawstydzi go nic. Mógłbym zagrać ten refren teraz tutaj kolejny raz. Bardzo przyjemnie się to śpiewa, od razu chce się aż to śpiewać po tej zwrotce. Trochę moc tej piosenki, w sensie ta piosenka nabierze trochę mocy właśnie po tej zwrotce, no ale to Ci już pokazałem, także nie będę poświęcał więcej czasu na to. Tak więc jak widzisz, mamy dwie części, które musisz opanować, zwrotkę i refren, są tam dwie różne melodie, mamy jedno konkretne bicie i teraz w jakim ono jest w rytmie, to po pierwsze, liczymy sobie do czterech. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i taki mamy rytm w tym utworze i tutaj zgodnie z tym biciem, które widzisz obok mnie, akcentujesz sobie na raz, na i podwójce i na czwórkę. Masz takie trzy główne uderzenia, a pozostałe to są takie delikatne muśnięcia tych strun w górę, a trzy uderzenia to są takie trzy mocniejsze uderzenia w dół. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i... Okej, tak to wygląda, no i teraz już na bazie konkretnych chwytów będziemy to sobie dokładnie przerabiać. W zwrotce cały czas będziemy mieli taką sytuację, że to bicie będzie zagrane pełne. Później na tym jednym biciu będziemy musieli zagrać dwa chwyty, ale to dopiero w refrenie, teraz zwrotka. Jeżeli chodzi o budowę tej zwrotki, to ona nie jest skomplikowana pod względem muzycznym, ponieważ mamy cztery powtarzające się chwyty, czyli mamy taki, jakby to mówiąc, schemat: D-dur, G-dur, H-mol i potem znowu G-dur. I te cztery chwyty powtarzają się w kółko, w sensie ten układ, że D, G, H, G to się powtarza w kółko w refrenie i tylko na samym końcu jest jedna drobna zmiana. Także na początku chwyć D-dur i tutaj zgodnie z tym schematem uderzasz dół, góra, góra, dół, góra, góra, dół, dół, góra. Raz i dwa i trzy i cztery i... To bicie jest jednym z tych, które dla początkujących mogą stanowić wyzwanie, także jeżeli teraz Ci to nie wychodzi po obejrzeniu tego poradnika, po pierwszych próbach, to daj sobie na to czas, bo trzeba paręnaście dni, żeby to bicie po prostu opanować.
żeby też się wszystko przyzwyczaiło, głowa, ręce, do grania tego bicia, także na spokojnie, z cierpliwością do tego bicia podchodź. No i jeszcze powtarzamy raz i dwa i trzy i cztery i grasz raz ten akord. Potem chwytasz akord G-dur i dokładnie to samo bicie, raz grany. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Czyli mamy D-dur, G-dur po razie, teraz H-mol i też grasz raz H-mol. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. OK, i teraz raz G-dur. Raz i dwa i trzy i cztery i. OK, i tak jak mówiłem, masz tą, ten taki schemat z czterech akordów D-dur. G-dur. I teraz H-mol. I G-dur. I ten schemat w refrenie powtarza się aż 4 razy. Czyli po prostu grasz 4 razy ten schemat. D, G, H, G. To się skończy, powtarzasz. I tak łącznie to musi być zagrane 4 razy. I w taki sposób zagrasz całą melodię, która jest potrzebna do właśnie do wyśpiewania słów tego refrenu. Czyli w taki sposób sobie stworzysz podkład melodii do tego refrenu, ale na samym końcu tego refrenu kiedy skrada się wróg. I tam masz chwilę takiego po prostu instrumental, czyli chwilę takiego, że grają same instrumenty i przechodzisz później do zwrotki. I te takie przejście robisz sobie na akordzie D-dur zagranym 2 razy. I teraz ci zagram z tym ostatnim wersem to wszystko. Tu jest G-dur. Kiedy skrada się D-dur. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Zawsze będę ufać. Jak słyszysz, to właśnie jest to G-dur. To się kończy. Grasz te 2 razy D-dur. Nic nie śpiewasz. I gdy to się skończy, zaczynasz grać G-dur i już zaczynasz grać zwrotkę. Także to jest takie proste przejście na prostym akordzie, ale jak już mówiłem, to bicie jedynie może ci tu sprawiać największą trudność. OK, refren mamy mniej więcej wyjaśniony, teraz czas na zwrotkę. Tutaj też pewien schemat jest, powtarza się, ponieważ mamy akordy G-dur i A-dur na samym początku, a później będzie akord H-mol, ale G-dur i A-dur trzeba zagrać na jednym biciu, czyli to bicie trzeba rozbić na 2 akordy. I teraz jak to zrobić? Masz tutaj ten schemat bicia i uderzasz dół, góra, góra, czyli taką pierwszą część tego bicia na akordzie G-dur. Raz i dwa. Raz i dwa. To jest na akordzie G-dur. Potem chwytasz akord A-dur i dokańczasz. I uderzasz dół, góra, góra, dół, góra. Teraz to tak rozbite i zagrane osobno, to brzmi tragicznie, ale gdy się to zagra dynamicznie i po kolei, bez przerywania. Raz i dwa i trzy i cztery i... To już wszystko brzmi bardzo ładnie. Także G-dur i A-dur. I po tych dwóch chwytach, grasz pełne H-mol. Raz i dwa i trzy i cztery i... OK, i mamy taką melodię G, A i H. Te 3 chwyty, a 2 takty, policzysz sobie raz i dwa i trzy i cztery i, to jest tak takt, najkrótszy odcinek w muzyce, mamy 2 takie takty, te 3 chwyty, to się powtarza w drugim i w trzecim wersie. Czyli grasz dokładnie tak samo w drugim wersie. Pomnażać wszelką twą chwałę. Później dokładnie tak samo w trzecim wersie i głosić twą sprawiedliwość. Czwarty wers jest troszeczkę inny, ponieważ grasz pełne G-dur raz i pełne A-dur raz. Czyli gdy sięga ona aż do nieba. Tak to mniej więcej leci, czyli grasz raz i dwa i trzy i cztery i na G-dur i potem raz i dwa i trzy i cztery i na A-dur. OK. Tak to będzie nam brzmiało.
Później w kolejnych trzech wersach, czyli w piątym, szóstym i siódmym, znowu masz ten schemat, że grasz szybki G-dur, A-dur i potem H-moll. Duszę dostojność. Czyli po prostu to powtarzasz, co ci wyjaśniłem w pierwszym wersie refrenu, ale sam koniec tej piosenki, czyli w sensie sam koniec zwrotki, raduje się moje serce i teraz wierność wszechmocnego nieustannie opowiadać chcę. Tam gramy trochę inaczej, ponieważ mamy aż cztery takty i grasz trzy razy aż akord G-dur, a potem raz akord A-dur. Zagram ci to, ostatnie dwa wersy ci zagram. Raduje się moje serce i teraz trzy razy G-dur, wierność wszechmocnego dwa, nieustannie trzy. Opowiadać A-dur chcę. Kto zaufał ci? I właśnie potem jest od razu przejście do refrenu. To więc po prostu grasz trzy razy G-dur pełnym biciem i potem raz A-dur pełnym biciem i przechodzisz od razu do refrenu, który już sobie wcześniej wyjaśniliśmy. I to grasz na przemian. Grasz, że refren, zwrotka, refren, zwrotka, refren, zwrotka. Takiej wersji właśnie pielgrzymkowo-oazowej, jakiejś wspólnotowej, ponieważ ten bridge tam, on jest taki specyficzny i na gitarze się raczej bardzo rzadko zagra. Sam się z tym nie spotkałem, także tą wersję taką uproszczoną ci oddaję i korzystaj z tego. Daj sobie też czas na to, żeby to opanować. Także w tym wideo poradniku, to już jest wszystko. Jeżeli się podobało, to łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polubię nas też na Facebooku. Tekst z fitami do Kto zaufał ci jest na jakzagrać.pl, link tam na dole jest w opisie. To sobie też możesz PDF z tekstem pobrać. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, to wejdź na gitara.podstaw.pl, bo tam kurs dla początkujących gitarzystów od amatora do gitarowego gladiatora. Ponad 800 zadowolonych klientów. Rzeczy takie jak tutaj dobrze uderzać prawą ręką, żeby to nie dudniło wszystko, tylko żeby to delikatnie to muskało, żeby ładnie dźwięk się wypływał z gitary, jak sprawnie się poruszać lewą ręką po gryfie, chwytać akordy, zmieniać akordy sprawnie. Dużo fajnej wiedzy, gitara.podstaw.pl, tam cię odsyłam, a z kolei na jakzagrać.pl kurs akordy parowe bez tajemnic albo inne rzeczy. Wszystko, co potrzebuje początkujący gitarzysta, tam znajdziesz, także widzimy się na jakzagrać.pl, a teraz już żegnam się z tobą, trzymaj się, do zobaczenia, no i na razie. Hej!